Cześć, jestem Michał, jestem kierownikiem w GoSporcie w Markach. Zajmuję się już rolkami i łyżwami od przeszło 4 lat. Bardzo chciałbym Was zarazić sportem, który sam uprawiam. Zima wcale nie musi być szara i ponura. Słońce przecież nosimy w sercu. Są o wiele lepsze metody spędzania razem czasu niż siedzenie przed komputerem bądź telewizorem. Weźmy całą rodzinę na lodowisko i bawmy się razem. Żeby wspólnie spędzić czas na lodowisku, najlepszym prezentem dla dziecka będą łyżworolki 4 w 1 Up to Glide. Są fajne, bo dobrze trzymają kostkę spiętą, mają dwa łatwe systemy zapięcia, klamrę i rzep, co ułatwi zdejmowanie ich z nogi dziecka i występują w dwóch wersjach kolorystycznych, dla chłopca i dla dziewczynki. Ludzie się mnie pytają, co jest najważniejsze przy doborze łyżwy dla dziecka. Ja odpowiadam, dwa proste, łatwe zapięcia i wygodna wewnętrzna wkładka, czyli to, co mamy w tej łyżwie. Zima nie trwa wiecznie, skończy się i co? Pojawia się lato. I co wtedy robimy? Nie odkładamy łyżwy na półkę, tylko demontujemy płozę i tworzymy rolkę. Wiemy, że jazda na rolkach nie jest najłatwiejsza, więc mamy idealne rozwiązanie dla najmłodszych. Montujemy dwa boczne kółka, żeby uprzyjemnić im naukę jazdy. Umiemy już jeździć na rolkach, a wiemy, że dzieci szybko się nudzą. Wraca moda na wrotki. I co w tym momencie? Pyk, pyk, pojawiają nam się wrotki. Nogi dziecka szybko rosną. I co wtedy? Pozbywamy się takiej łyżwy? Nie, naciskamy guzik i łyżwa nam rośnie o 4 rozmiary. Dzięki temu w przyszłym roku będzie trzeba pogłówkować, a nie kupować takie same łyżwy, tylko w innym rozmiarze. Wychodząc na lodowisko, pamiętajmy o bezpieczeństwie. Weźmy ze sobą kask i ochraniacze dla dziecka. Dzięki za obejrzenie naszego filmiku. Mam nadzieję, że pomogłem i bawcie się dobrze na lodowisku. Wesołych świąt!